Jestem dziś znowu z Joe and Ju i jedziemy do takiej bardzo fajnej restauracji, pubu, pub, baru, miejsca. Po prostu musicie zobaczyć, bo tu chodzi o architekturę tego miejsca, które się znajduje w faweli, więc jedziemy do innej faweli. Więc zobaczycie, jak inna fawela wygląda oprócz Hosini i też to miejsce. Moja droga, ja cię kocham. Means that I love you so. Moja droga, ja cię kocham. Kocham ciebie całym sercem. Love you with all my heart. You look so cool. Return to me and always be my melody of love. Więc jesteśmy w miejscu, które się nazywa The Maze w faweli Tavares Bastos. Będzie tu napis. I po prostu są tu piękne widoki i jest to bardzo ciekawie zrobione. Osoba, która stoi za tym miejscem, to jest Anglik. Anglik, który tutaj się po prostu przeprowadził dawno temu i zaczął to budować. I to jest taki projekt, który cały czas buduje. I są tu między innymi koncerty jazzowe, pierwszy piątek każdego miesiąca. There's jazz concerts every first Friday, right? Tu częściowo też był nagrywany teledysk Snoop Dogg i Pharrell Williams. Chyba tego nie tłumaczyłam, po co my w ogóle tutaj przyszliśmy. Przyszliśmy do tego miejsca, ponieważ chciał nagrać piosenkę tutaj. Ponieważ jest przepięknym miejscem, ciekawym, wyglądającym miejscem z bardzo ładnym widokiem. Meu coração de fiador, não para até o criador dizer que sim. E quando tudo terminar, a semente vai germinar pra mim. Se fechar os olhos, é a hora que a clareza vai surgir. E ao sumir a lua, a aurora é quando o sol vai se despir. Więc porozmawiam z właścicielem tego miejsca, The Maze. Właściciel ma na imię Bob. Jest bardzo ciekawą osobowością, ponieważ mieszka tutaj bardzo długo i też ma ciekawą historię związaną z tym miejscem. I zapytam się go o jego opinię, jak on odczuwa mieszkania w faweli, czy to jest dla niego, według niego bezpieczne, niebezpieczne. Can you just introduce Okay, I'm Bob Nadkarni. Funny name because I'm half English and half Indian. And I'm the owner of the Maze. I'm the guy who built it all over the last nearly 40 years. Right, I've been in Brazil since 1972, but not all the time because I made films all around the world. So when I became the South American correspondent for UPI, I came to live in Brazil since 79 and I've been here ever since. I started building this house not as a house to live in, but as a painting studio because I was a painter and I intended to retire when I was 50. But in fact, I ended up getting married to the girl next door. So this became my house. And sometime in the 90s, it became a family house. And then in 97, we built the art gallery, which was open to the public. And then in 2005 we built the hostel, 2006 we opened up the jazz club, and now, you know, it's a place which people visit every day and come from all the world over. This place is about the nearest thing you're going to find to paradise anywhere. You know, people talk about favelas like they're dangerous. It was used to be a farm and it was abandoned 100 or so years ago by its Portuguese owner, who went back to Portugal and died. So the people who were living here just stayed on here. The old lady who was living next door to me in the milking shed was 98 years old and had been born a slave on this farm. So that's how it kind of started. I came here and there was drugs traffic, but I didn't know about it because I've never used drugs. And then in the 90s, a big drug scandal took over and it became quite difficult here. Really not because of the drugs traffickers, because the drugs traffickers obviously want to treat everybody well around them.
right? What happens is the police come up to get their share of the drugs money. And as I filmed, when I was BBC correspondent, put a microphone on a drugs trafficker, everything like that, I got the cop saying, if you don't give me double the money next week, we'll come up and shoot a few kids and you'll have hell to pay from your people. And that went out on the BBC. So that cop got put in prison immediately, but not the three guys who in the, in his car waiting for him. 28th of November 2000, the boppy moved in and the drugs guys just slowly went out without a, and left us. We have no drugs here. We had a gun campaign. We got everybody's guns in. We destroyed them under their noses so they'd know they'd never shoot anybody ever again. And the ordinary police just aren't allowed up here. There's no need for them. If they try and come up here, we know they're coming to try and steal something. You may think that's silly, but for instance, my pedigree dog was stolen by the police to sell. Yeah? I mean, how? Nobody in England will ever receive that story, you know. We had one cop come and put his pistol in a baby's mouth and say, let's see if this kid sucks bullets. And the parents ran away terrified. Well, we got rid of all that a long time ago. Ever since, you had this peace here, and we're like this oasis where I don't have a lock on my door. In fact, I haven't had a lock on my door for 40 years. Where can you do that? I go away. I was a BBC guy. Would go away for 3 months somewhere and make films, and I'd leave the door open, and my friends would walk in and make coffee and have a bit of fun and all that sort of thing. I never had any trouble at all. You can't do that anywhere. I can't do that. Couldn't do that in London where I was. And so up here is this amazing, amazing, beautiful place, as you have seen with Rio de Janeiro's postcard view. That actually is only our disadvantage, because City Hall corrupt politicians live their lives trying to think how the hell they can take it away from us. So we, every 5 years we get in the battle and we have to put some politician out of power, or you know, wreck his life or something like that, because they can't see how they can't milk money out of this. You know, but that's our only disadvantage is that. But they have to leave us alone, and they're, you know. So I'm in this wonderful position where the cops are shit scared of me, the politicians are shit scared of me, and that's the way it should be. Because I don't want to hurt anybody. I'm the best friend you can ever have. Jeszcze raz muszę podkreślić, że opinie Boba są tylko i wyłącznie na temat tej faweli, ponieważ środowisko, klimat. Bezpieczeństwo mocno się różni od jednej faweli do faweli, ale to fajnie wygląda, jest tak kolorowo tutaj. Ale ogólnie często można słyszeć takie opinie, że drug dealers zazwyczaj nie robią problemów dla mieszkańców swoich faweli, ponieważ zależy im na tym, żeby ci ludzie czuli się tam bezpiecznie. Zależy im na tym, żeby im pomagać, ponieważ to jest ich środowisko, to jest... Raczej nie robią problemów dla swoich sąsiadów, swoich communities. W tej faweli jest siedziba BOP, B-O-P-E, czyli policja, która się zajmuje fawelami i osobami, którzy handlują narkotykami. Więc w tej faweli raczej nigdy nie będzie problem z narkotykami i z handlem narkotyków. W porównaniu do innych faweli to się właśnie, jeśli się porównuje tą fawelę do innych, jest to bardzo ważne do wspomnienia i warte wspomnienia. A na zakończenie esfiha, czyli jest to arabskie jedzenie. Ale jest bardzo dużo tutaj miejsc, które sprzedają właśnie te takie arabskie pasztety.
Miałam już odłożyć kamerę i nie nagrywać dzisiaj, ale jest gra Flamengo i Fluminense, czyli dwie największe drużyny tutaj w Rio. I no popatrzcie. Tu jest jeden napakowany bar. Ludzie się po prostu nie mieszczą w lokalu, tylu osób ogląda grę. I to jest po prostu mały bar tutaj. Zdaje się, że wielu miejsc jest właśnie tak napakowane. Więc jeśli tego nie wiecie, to Brazylijczycy są szaleni na punkcie, tak się mówi? Są szaleni na punkcie piłki nożnej. I wszyscy mają jakąś drużynę, która jest ich drużyna i kibicują tego tej drużynie, i jak się lubi inną drużynę, to trochę żartują z siebie i narzekają, że powinna być to inna drużyna. Moja droga, ja cię kocham. Means that I love you so. Moja droga, ja cię kocham. More than you'll ever know.